Dzień dobry, nazywam się Anna Jabłońska. Na co dzień mieszka Pani? W Tarnowie Opolskim koło Opola. Ale pochodzi Pani? Z Czarnym Białostockim. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja z Festiwalem Opolskim? Ile Opole wydaje na taki festiwal i czy to mieszkańcom nie przeszkadza? Z tego co wiem, w tym roku Opole z własnej kieszeni wydało około 1,5 miliona złotych. Mieszkańcom Opolszczyzny bardzo się to nie podoba, bo niby festiwal organizuje Telewizja Polska, ale płaci miasto Opole. A co sądzi Pani o płaceniu za duże gwiazdy w takiej gminie jak Czarna Białostocka? Znaczy, na pewno rozrywka jest konieczna, ale niekoniecznie za duże pieniądze.